jestem zadowolony z obroną. Jak broniliśmy praktycznie 30 minut. Mieliśmy dużo błędów w zbirkach, w box-auto, gdzie pozwoliliśmy za dużo punktów z tego drugiego ataka. A myślę, że też u ostatniej kwarty, ostatnich 7 minut nie zagraliśmy na wysokim poziomie i praktycznie skończyliśmy mecz przed końcem meczu. Praktycznie to był największy problem. W głowach już był koniec meczu i nie zagraliśmy tak, jak powinno normalno wygrać ten mecz, kiedy prowadziliśmy więcej niż 15 punktów. Gra była bardzo twarda, z jednej i z drugiej strony okupiliśmy to dwoma kontuzjami, Wasila Uskasa i Lideki, który miał rozcięty łuk brzuchowy. Walka była twarda, ale tak trzeba grać. Stelbet uderzył dzisiaj bardzo mocno w nasze słabe punkty. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, zabrakło Leończyka na pozycji 4. Z konieczności zawiał Bendzius oraz musieliśmy grać dwoma graczami na pozycji 5, do czego no, nie jesteśmy mocno przyzwyczajeni, nie jest to nasza mocna strona. Rzeczywiście to wykorzystywał. Ostatnie minuty już parę razy niestety nam się nie udają. Prawdopodobnie to trzeba nad tym pracować i w głowie trochę, nad tym szczególnie w głowie popracować. A poza tym obrona na poziomie, tak jak ostatnio, więc to jest dobry punkt. No i już, i wracamy do treningu we wtorek, tak jak ty powiedział.